Cześć, witajcie na kanale Nano Serwisu. Dzisiaj mamy do omówienia problemu, który jest z tym laptopem. To jest HP Pavilion 15, ale dokładna nazwa to jak sprawdziłem, to jest HP Notebook 15-AY044NW. I sobie szukajcie modelu. Spoko. Laptop trafił do nas z takim problemem, że miał wyładowaną baterię. Ten laptop długo leżał. Naładowaliśmy tą baterię, do końca. I przy próbie włączenia tego laptopa niestety zima, laptop się nie włącza. Trzeba zajrzeć do niego, ja tu baterię już wyciągałem, bez baterii też się nie włącza. Więc jakiś ewidentnie problem tutaj jest. I zaraz do niego zajrzymy sobie. Jesteśmy w środku. Na, na początek sprawdzimy sobie baterię Cemos, Ewentualnie zrobimy reset CMOSa i zobaczymy wtedy czy nam laptop się uruchomi. Jeżeli nam się nie uruchomi, no to szukamy dalej przyczyny. Uruchamiam sobie miernik na pomiar napięcia. Pole masowej, i zobaczymy baterię Cemos. Mamy 2.9, 2.9 prawie 3V. Nie OK ok, Ale zdemontuję tę bateryjkę i wykonamy reset CMOSa poprzez zwarcie dwóch tych pinów, o plusa i minusa w gnieździe baterii. Chwilę potrwa. Proszę bardzo. Po tym resecie i bez włożenia tej baterii Spróbujmy sobie teraz laptopa podłączyć do zasilacza i zobaczymy, czy laptop nam się w ogóle włączy. Odepnę jeszcze oczywiście dysk twardy, żeby mi się tutaj system nie botował na zresetowanym cmos -ie. Dobra, po tym resecie zobaczymy, czy nam się laptop uruchomi. Mam nadzieję, że się uruchomi. Powinien się sam uruchomić w zasadzie. Czekamy. Chwilę to może potrwać. Kontrolka się zapaliła. Może mu pomożemy? O, słuchać, wentylator. No i przynajmniej wentylator się uruchamia i zasilanie się podnosi. Ale czy. O, proszę bardzo. Jest. Uruchomił się. Więc. To jest ta opcja bardziej korzystna, korzystna dla klienta. Zawiesił się kontroler KBC. No i super. Poleciał restart, ale ja go wyłączam. I co? Dalej, na pewno wymienimy sobie baterię CMOS na nową, dla bezpieczeństwa. Ok, wymienimy CMOSa. Ta bateryjka idzie w odstawkę. Ona niby była ok, ale profilaktycznie wymienimy sobie na nowkę. Maxelek, proszę bardzo. Demontujemy chłodzenie i robimy termikę. wyczyszczenia rdzenia. Mam taką bawełnianą szmatkę. Można ją nasączyć jakimś alkoholem, troszeczkę i na przykład, ale nie za mocno. Jeden rdzeń, rdzenie od karty grafiki. Druga szmatka. Idziemy do czysta. Te resztki, które tutaj zostają, można załatwić szczoteczką. Między kondensatorami drobnicą tutaj czasami zostaje pasta. Można to sobie usunąć szczoteczką. Teraz Wam pokażę, jak. Położymy radiator. I proszę bardzo, w ten sposób. O, coś takiego. Teraz zajmiemy się radiatorem. Przy radiatorze taka sama procedura. Na szczęście ta pasta nie jest taka tutaj jakaś stwardniała. Wstaje wentylator. Wentylator trafi pod sprężarkę. Po prostu to wszystko tutaj wydmuchamy. Wentylatorek jak nowy, wyczyszczony i pora na nałożenie nowej pasty. Zaraz sobie nałożymy świeżą pastę, taką paczką. Troszeczkę narzędzi, jeden, drugi i grafikę oczywiście. I zaraz to rozsmarujemy. Czas na uruchomienie tego laptopa. Wejdziemy sobie od razu do BIOSa, ustawimy sobie datę. Parametry, może tutaj coś będzie jeszcze do ustawienia? No i cóż, ustawiłem datę, ustawiłem godzinę. Jeśli chodzi o konfigurację dalszą, to zobaczymy. Botowanie UEFI to zostawiamy i próbujemy go uruchomić. Laptop się uruchamia. Laptop posiada dysk mechaniczny HDD, więc Prędkość nie będzie jakaś taka zawrotna, botowania się tego komputera. I to w sumie tyle. Ok, widzieliście, laptop działa. Była taka dosyć trywialna usterka. Ale nie będziemy kończyć tego materiału, bo chcę Wam zapowiedzieć coś jeszcze. Niedługo pojawi się materiał z takim oto potworkiem to jest MacBook Pro 17 dosyć stary model na Core 2 Duo 2x28 GHz plusem tego laptopa było to że ma bardzo fajną dużą, dużą matrycę fajny, fajne głośniki i jeszcze sprawną baterię miał ten laptop ja na nim pracowałem ale zaczęły się problemy z włączaniem z, z jakimiś dziwnymi efektami typu Jakieś takie włączanie, się, kiedy laptop się rozgrzeje, jakby był zimny, to się nie chciał włączyć. To i oczywiście okazało się, że to jest wina samego mostka czy chipsetu NVD. Ja ten mostek sobie z płyty zdemontowałem. Tak to wygląda. Ten laptop posiada dwie grafiki: GeForce GT9400 i 9600 GT, który ma własny VRAM. To jest ta płyta od niego. No i płyta czeka na lepsze czasy. Mostek zdemontowany. Nawet w tych kul nie usuwałem. Będę musiał tutaj wyczyścić to spoiwo. Będę zamawiał, zamawiał nowy chip. To znaczy nowy. No to te chipy są z lat 2009-2010. Nowszych chyba nie było. Ale chodzi o to, żeby był po prostu sprawny. I taki układ będę zamawiał i zrobię materiał po prostu z ożywienia tego tego mojego staruszka, maka. Takiego chipa będę po prostu poszukiwał. Ja już sobie na Gdzieś na aukcjach taki układ. Też rocznik 2009, to chyba 44 tydzień. Ten nowy będzie. Tu mamy 33 tydzień, ten oryginał. No i cóż, to tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Materiału się spodziewajcie w ciągu jednego-dwóch tygodni, powinien się pojawić, ale ja jeszcze go po prostu zapowiem. Nie będzie tak po prostu tego materiału z bomby, tylko będzie zapowiedź. Dzięki za oglądanie, cześć.